może nie będzie tak źle. 52 tysięcy na coś trzeba wydać. Bożu, Bożu kochana. Ja muszę zacząć więcej robić tych wyzwań społecznościowych. Tyle pieniądzorów tutaj. Tylko też limit jest dobrze, że ten limit jest, słuchajcie. Inaczej to bym płakał po prostu. Też mam klawiaturę. Nieprzygotowany. No to nie jest moja ulubiona mapira. W zależności jaki w ogóle będzie killer, i tam chyba go widziałem. Myers jest. O kurde! Czemu ja go nie widziałem? Ej, co to było w ogóle? Ej, kochani, czy wy to widzieliście? Co to było? Ajajaj! Tak, to od kwietnia. Pamiętam. Od kwietnia, żeby na tikety było na losowanka, moi drodzy. Gdyby nie było. No właśnie, gdyby nie było limitu, to ten cel już by był. I tak już jest 9%. No ale wiecie, no chociaż 9% to dzisiaj 10, poniedziałek. No nie wiem, czy jest u mnie, czy u Piotra stream. Więc wtedy wiecie, możecie mieć. Nie wpłacicie. Czwartek, więc wiecie, to jest wszystko zaplanowane trochę. Ale spokojnie, piosenka już jest wyćwiczona. Jeszcze mam pewne pomysły na modyfikacje, jak tu wam urozmaicić. Nie no, myślę, że nie za miesiąc, myślę, że za tydzień to już będzie. Myślę, że to około tydzień, tak przewiduję. Jesteś tunelarzem, to się pies srał. No i cię pies srał. Dobnie. Paleciarzem tutaj nie zaczynaj, dziadu. Czemu mi się w ogóle nagle przed ryjem pokazał? To mnie delikatnie niepokoi. Dobra, skanera. Fuck. Tak. Jak u mnie? Damy, żeby nie widzieli. Po ryju. A co w ogóle podchodzisz? Dawno matko. Tu jest jakiś palet. Ale jaki tunel z niego. W ogóle zrobiłem sobie dobrego omleta z pieczarkami. O! Ja czekam, aż ktoś zwróci z siłowni i dopiero śniadanie zjem, więc ja jestem bez śniadania, więc jestem. Jestem głodny i zły. Leczenie na 100% w tym momencie nie ma większego sensu. Mi się wydaje. Głodowanie, dokładnie, mieć jakieś głodowanko straszne. Na kawie muszę żyć. Przez najbliższe 2 godziny na kawie, słuchajcie. To będzie tragedia, ale dobra, damy jakoś radę, wiecie, tutaj jakaś giera. Później sobie Animal Crossing może odpalimy. Nie wiem, co tam będziecie chcieli, żeby odpalić. W ogóle sąsiadka coś chyba dzisiaj na balkonie robi na górze. To jest dla mnie nowość, bo wcześniej nie miałem sąsiada na górze po jednej stronie mieszkania. Tylko. Wiedziałem!
Wiedziałem, że z tym Gatikiem będzie coś. A no nie wiem, nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. Może będzie, słuchajcie. Tutaj będzie głosowanko, to dam Gartika, żeby nie było. Dobra, opadł mu. No to spoko. Świetnie. Doleczyły się po to, by dostać po ryju, nie? Dobra. Trochę go w cyca zrobiłem, nie? Lumisiek, słuchaj, zawsze możemy ten, zawsze możemy przełączyć, bo wiesz, ja najbardziej teraz przeżywam. Ja jestem takim człowiekiem, który jakby bardzo dba o nowe rzeczy. Jestem dość pedantyczny i teraz mam takie przeczucie, Boże, jakiego podłączę. On się będzie cały czas ładował, a nie powinien się ładować teraz, tylko w innym momencie się powinien ładować, to ja popsuję sobie w nim baterię. Ja bym tak wiedział, myśli na temat nowych rzeczy. Zostaw mnie! Też tak mam. No, dokładnie. Ja taki mam, Boże, ale... Ale jak to? Ja czym nie idzie? Tam jest. Dobra, zaraz było innego. Nie, rysikiem to się nie przejmuje, bo jest w miarę taki, można powiedzieć, nie jest aż tak expensive, nie, ale tak ten iPad to taki nie, nie, Boże. Wczoraj grałem w LOLa, nie, hello Asia, i tak patrzę, jest opcja, że można włączyć 120 odświeżania w LOLu, nie, i ja tak sobie myślę, włączę. Ale iPad mi się zaczął nagrzewać, nie? I tak mówię, o Boże, nie, nie, nie poszedłem jednak, jest 120 klatek. Nie, bo on się przegrzeje, nie wolno. Takie dzikie myśli mam. Ale to wiecie, to ja mam taką banię. Ja muszę odczekać i później mi to przejdzie i później już będzie YOLO. A ciebie wyleczyć, dobra. Jesteś Miguel, kim ty jesteś? Ale po tym, jak mi Lumisiak powiedziałaś, że nie powinien się też ten rysik nagrzewać, to też go zacząłem odłączać. O, chyba idzie Nana. O kurde, to był bardzo zły pomysł. To był bardzo zły pomysł. Kurym! Cze! Miguel, czemu tam spadłeś? To właśnie nie wiem! Tak bardzo źle! To był bardzo zły pomysł, a już tak dobrze szło! No, okej, ty wróciłaś i wszyscy dead. No właśnie wiem, ale te oryginalne produkty Apple'owskie nie mają niestety tego, nie? Niestety, nie? Więc... Przynajmniej nie widziałem. Ale powiem wam, że jestem mega zadowolony z tego, jak to się nazywa. A działa do dzisiaj. No, ale Lumisiek, jak mi by się teraz iPad wgiął, to też bym płakał. To by było takie, nie, czemu, czemu mi, czemu? Przecież dopiero kupiłem takie piękny był. No, no, by była rozpacz niesamowita.
Znaczy, one są mocne, bo one są dość miękkie. Jest łatwo porysować niestety, ale przez to, że są miękcejsze, to są bardziej sprężyste. Jestem krzakiem, proszę mi tu nie przeszkadzać. U mnie był zawał jedynie... jedynie szybki, bo już musiałem wstawać, wsiadać do auta. No tak czasem jest, że nie ma czasu tutaj, wiecie, jakby po... polamentować, mieć żałoby po zniszczonej rzeczy. Kurwa, widzimy. Tutaj jest ruina. Kurde! Boże święty. Fucking shiten machen, oh my godness. Biegnij, biegnij, czemu? Czemu biegasz? Shit, czemu to są takie dziwne kary? Co nie, on się napalił. Miałem fardę, a nie go zrobiłem. No nie wyszła ta kryjówka. Miałem farda, że nie trafił we mnie. Nie wiem, ja nie wiem jak to zrobiłem, to był czysty fart. Powiem wam, że mam ostatnio taki zapierdziel w pracy i w ogóle taki stres przez to wszystko, że nawet nie ogarniam jaka jest pogoda. Ja wczoraj wróciłem, nie miałem siły na nic, kompletnie na nic, nic mi się nie chciało, byłem tak zmęczony, taki w ogóle, no jestem strasznie wypruty teraz przez tą pracę. Dobra, robimy to gówno. No, dodatkowa szybka jest bardzo spoko. Ja po miesiącu załatwiłem ekran w telefonie, miał szybko ją budował, padł mi na taki wystający rant i boom. Tak. Dokładnie. Też tak kiedyś miałem. Że telefon mi upadł na taki mały kamyczek i ten kamyczek się wbił i pięknie rozpieprzył cały telefon. A to jeszcze był Soniak. To chyba była Xperia XZ2. Nie, Z2, przepraszam. Tak? Tak, Z2 to była Xperia i no niestety Xperia miały to do siebie, że jak ekran pękł, to w ogóle nie działał. Dobra, stąd się trzeba ewakuować. Ty kutwo. Ogarnął. Ja pierdziu. To wisi, Katie. Jestem Katie. Chodź, wyleczymy cię. Nie, dobra. Biegnij, biegnij, biegnij! Ja mam szybki na wszystkim oprócz komputera. Ja jeszcze nie mam szybki na iPadzie i się zastanawiam nad tym, czy kupować, ale chyba trzeba będzie kupić jakąś. Będę musiał poszukać. Paper Likes Ali jest super. Kurde, muszę coś takiego sobie ogarnąć. I co lepiej się wtedy jeździ tym rysikiem? To jest chyba bardziej matowy, nie? Wtedy ten ekran. O,
No właśnie się zastanawiam, kurczę, bo ja najbardziej lubię w tych iPhone'ach to, że one mają taki krystaliczny, błyszczący ekran i w ogóle idą na przekór wszystkiemu, nie robią tych matowych ekranów, przez to te ich kolory, te ich wszystko jest takie, żyletka, nie? Życie na krawędzi. Ja powiem wam, że ja zdjąłem w moim starym telefonie, tym też już zdjąłem, bo miałem strasznie rozwalone już i stwierdziłem, że YOLO, ma już 3 lata, to jak się popsuje, to wymienię. Mówi się trudno, ale no teraz to się zastanawiam, jak tu portfel taki jest ten, jak to się nazywa, przytłumiony. Tylko on kampi, co za... nie powiem co. Przepraszam, okej. No nie wierzę w to, no. Przecież używałem E. Ile ja razy? Raz wisiałem, dobra. Biedna Katie. W ogóle straszny tunel. No fajnie ci killerzy dzisiaj. Spoko, spoko, słuchajcie. Jeszcze będzie dobrze. Jeszcze będzie lepiej. Jeszcze będzie jakiś dobry meczek, maybe. Miejmy nadzieję. W razie co to wiecie, pogramy w co innego. W ogóle, może dzisiaj w Mario pogramy. Kurde, dawno nie graliśmy w wyścigi Mario. Co wy na to? Jesteście za Mario? Kartem? Dawno nie grałem, a mamy kierownicę! Specjalnie kupioną. W ogóle jakaś aktualizacja i nowe mapy mają wejść do Mario Karta. Trzeba będzie obczaić, ale chyba jeszcze nie teraz. Zdaję z wycieczką nadal nie zrobiłam. Coś mi wylep. Dzięki, migu. Muszę się ogolić, słuchajcie, bo już mam taką długą tą brodę. Kurwa, on tu idzie. Kurwa nie, on, z nim to nie zadziała, jak jestem ranny. O Jezu, te jego krople są straszne, bo to mnie zdradza, gdzie ja jestem. On może po mnie przyjść w każdej chwili. On nie znajdzie, zobaczycie. Bo ja zostawiam te krople, one nie znikają. One cały czas są. I killer po prostu po nich idzie. Jak jest się rannym, to w ogóle... Aaaa! Przejebka! Kurde. Weź się skraj. No kurwa, dopiero się doleczyłem, cycu. Odwal się ode mnie. Czym Guzi słychać w ogóle? Zniszczę ci totem, frajerze. Kraszyć nie będzie, co jest jeden. Jest jakiś palet? Kurde, nie ma. Mnie to przyjebane. Ej, jeszcze dwa te. W ogóle dajcie znać, czy się nie zacina DBD, bo ja na podglądzie mam strasznie dziwnie to. Jak tak robię, to jest płynnie? Czy są jakieś dziwne klatkowania? A nie, teraz na podglądzie też jest spoko. Siema Staszek! Boże, jak ja cię dawno żem nie widział na czacie. Co tam u ciebie, co się stanęło? Kawa, kurde, kawa! Proszę bez skilczeków, bo chcę kawy się napić. Kawa.
Kawa. Głodny jestem, kurczę, słuchajcie, dzisiaj na śniadanku ma być jajeczniczka z boczusiem i ze szczypiorkiem. O, właśnie mogę powiedzieć, żeby ten chlebek kosunkowy kupił. To będzie dobre do tej jajeczniczki. I oglądamy w ogóle teraz Attack on Titans. To jest taki animiec. Powiem wam, że bardzo fajny, tylko bardzo brutalny. Więc jeżeli ktoś lubi animce, to jest spoko opcja. W ogóle nawet gra planszowa z tym wyszła. I powiem wam, że chyba będę chciał kupić tą grę planszową. Bo miały być bomby? Nie słyszałem tej akcji. Ale w Warszawie, Staszku, to oni chyba robią zawsze ten, jak to się nazywa. Ja pamiętam, że zawsze na wiosnę jest testowanie. Dobra. Ej, chyba się uda uciec. Kurde, Miguel, otwieraj, to i spierdzielamy stąd, nie? Jest srał randoma. Ja pamiętam, że kiedyś w Warszawie to zawsze na wiosnę były syreny i trzeba było wyłazić na ten... jak to się nazywa? Na boisko, były ustawienia i to wszystko. Chociaż ja też przed euro, to może dlatego, że przygotowali się, wiecie, do tych eurowych rzeczy. Kurde, Miguel. To jest bardzo zły pomysł. Normalnie do domu mieli wracać, ale to faktycznie coś dziwnego. Migu, zostawiasz ślady za sobą. Idziemy? Dobrze. Chodź. Kobą biegnie. Tak to nas wszystkich zabije. Niestety, no nie było opcji, żeby go uratować. No, on był napalony i nie. No przykro mi. A zresztą to random. Nie będę dla randomiksa się tutaj poświęcał swojego życia. Patrzcie, zaraz może wyjdę w końcu z popiołu.